Kolejna, druga odsłona warsztatu Autoterapia tuż przed nami, bo już za 4 dni, 20 kwietnia w sobotę, ale pamiętajmy, że czeka nas jeszcze trzecia odsłona autoterapii poświęconej poczuciu własnej wartości, która będzie miała miejsce 1 czerwca. I dzisiejszy przypadek, ten, który wybrałem na dzisiaj, jest właśnie związany z tym kontekstem poczucia własnej wartości i o tyle w moim przekonaniu jest interesujący i warto się nad nim pochylić, ponieważ pokazuje pewną nieoczywistą rzecz związaną z tym, w jaki sposób może zostać bezwiednie nawet, nieświadomie zaprogramowane poczucie własnej wartości i co z tego wynika. Oczywiście w mailu zmieniłem imię bohatera, żeby zapewnić mu anonimowość i dokonałem pewnych redakcji, skracając ten tekst, by zostawić w nim to, co dla nas, dla tego przypadku najbardziej istotne. A zatem najpierw posłuchajmy przypadek Dominika. Nie znoszę siebie. To raczej nie jest nienawiść, ale rodzaj obrzydzenia, które czuję, kiedy pomyślę o sobie, a myślę tak coraz częściej. Zawsze, kiedy wracają wspomnienia, kiedy zachowałem się wobec kogoś jak złamany, i tutaj pada słowo na H, pozwólcie, że będę za każdym razem tego typu słowa zamieniał odpowiednikami typu palant, złamas i tak dalej, bo jest ich trochę za dużo w tym mailu i myślę, że YouTube by tego mógł nie wytrzymać. A zatem, kiedy zachowałem się wobec kogoś jak złamany palant. Część z tych rzeczy chyba wyparłem, ale wracają, na przykład kiedy rozmawiamy o czymś z żoną i pada nazwisko jakiegoś znajomego i żona mówi: ale po tym jak go potraktowałeś, to chyba nie chcę cię już znać. I dopiero kiedy dopytuję, jak go potraktowałem, to cała historia wraca, jakbym wcześniej celowo ją zapomniał. I oczywiście, a żona nie ma powodu, żeby przejaskrawiać czy konfabulować, dopiero wtedy okazuje się, jakim palantem byłem dla kogoś, kto na takie potraktowanie w ogóle nie zasługiwał. Czasem nawet boję się tych rozmów, bo boję się, że wróci jakieś wspomnienie, które wymazałem i z którego będzie wynikało, że byłem większym złamasem niż myślę. Piszę byłem, bo jednak coś się odmieniło. Myślę, że to była magiczna bariera 40 roku życia. Jakbym w końcu odpuścił to trawiące przez cały czas zacietrzewienie. To nastawienie, że inni to wyłącznie wrogowie, których trzeba przejrzeć i powalić, zanim mnie znokautują. Całe życie tak funkcjonowałem. Pracuję w dość znanej instytucji, nie mogę powiedzieć jakiej, ale tam tak naprawdę robiłem karierę, wykańczając innych. Teraz, kiedy to piszę, to ciekną mi łzy. Tyle krzywd, złamanych ludzkich marzeń, tyle syfu narobiłem tylko po to, by umacniać swoją władzę. I po co to? Żeby teraz beczeć, bo nie umiem ze sobą wytrzymać. A właściwie nie umiem wytrzymać z wyrzutami sumienia i poczuciem winy. Kiedyś tego nie widziałem, ale teraz jakby mi w głowie przeskoczyła jakaś klapka i widzę wszystko. I boję się tych rzeczy, których nie pamiętam, nad którymi przechodziłem do porządku dziennego. Po pana książce Autoterapia próbowałem zajrzeć w dzieciństwo i nie wiem, czy to dobry trop, ale wychowywałem się w dość zamożnym domu, w którym oboje rodziców miało dla mnie i brata tylko jedną naukę. Nawet nie wiem, jak to sformułować. Może podam przykład. Kiedy poznawałem nowego kolegę, moja mama brała mnie na rozmowę i słyszałem: co ty z niego będziesz miał? Chodziło o to, po co ma ta znajomość być i czy ona przyniesie mi jakąś korzyść. W takim sensie, że ten nowy kolega na pewno skorzysta na znajomości ze mną, a ja na tej znajomości stracę. Że bawi się ze mną, bo ja mam lepsze zabawki, więc on ma korzyść, a ja mam stratę, bo muszę się tymi zabawkami dzielić. A gdyby nie ten kolega, to miałbym je wyłącznie dla siebie. Kiedy poznałem dziewczynę, to oczywiście natychmiast była rozmowa z ojcem, który mnie przestrzegał, że skoro ta dziewczyna się mną zainteresowała, to musi mieć w tym jakiś interes, coś chce ugrać. Jeśli chciałem pojechać z kolegami i bratem pod namioty, to mieliśmy w domu awanturę, że ci koledzy nas namawiają na wyjazd tylko dlatego, bo liczą, że będziemy im wszystko stawiać. I tak za każdym razem.
Na ludzi trzeba było uważać, bo według naszych rodziców zawsze są interesowni, czegoś chcą. Jak są mili, to tylko dlatego, że ukrywają jakiś w tym swój interes. Jak za coś chwalą, to na pewno nie jest prawda, bo za te pochwały na coś pewnie liczą. Nikomu nigdy nie można było ufać, wszystkich należało się na wszelki wypadek bać. Kiedyś pod nieobecność rodziców brat zaprosił do domu kolegę i rodzice się o tym dowiedzieli. Do tego samego dnia wieczorem wszyscy musieliśmy wszystko w domu sprawdzać, jakieś bibeloty, coś wartościowego, biżuterię, bo na pewno ten kolega tu przyszedł, żeby nas okraść, więc trzeba sprawdzić, co ukradł. Czy to możliwe, że to właśnie program, o którym pan pisał i przez który jestem ostatnim złamasem, wrednym typem wykorzystującym innych? Czy to jest źródło? A jeśli tak, czy to da się jakoś odwrócić? Czy da się jakoś mnie z tego wyciągnąć? Bo teraz, nawet kiedy pisałem o tym koledze, co to niby miał coś ukraść, to zrobiło mi się tak cholernie wstyd za rodziców, za przeszłość, za samego siebie. To wstyd, którego nie potrafię opanować. Cholera, i znowu się pobeczałem. Wydaje się, że ta diagnoza Dominika, że to, jakim w cudzysłowie złamasem sam siebie widzi w kontaktach z innymi, jest konsekwencją tego wdruku w dzieciństwie. I to jest niezwykle ciekawe. Ja pamiętam, kiedyś pracowałem z pewną bardzo atrakcyjną kobietą. Celowo podkreślam jej atrakcyjność, bo ona w tym przykładzie ma duże znaczenie, która nie potrafiła znaleźć partnera życiowego. A nie potrafiła znaleźć partnera życiowego, ponieważ wszyscy kolejni potencjalni narzeczeni, którzy pojawiali się w jej życiu, byli natychmiast dyskredytowani przez jej ojca. Jej ojciec był bardzo zamożnym człowiekiem, który za każdym razem, kiedy w towarzystwie jego córki pojawiał się jakiś potencjalny kandydat na narzeczonego, wmawiał jej, że on jest tutaj po to, żeby coś zyskać. Że on tak normalnie to by się nią nie zainteresował. On się nią interesuje tylko dlatego, żeby ich okraść, żeby naciągnąć na pieniądze, żeby ona mu coś postawiła, żeby coś za niego zapłaciła, coś mu kupiła i tak dalej. I ktokolwiek by się nie pojawił, to ona słyszała od ojca cały czas tę samą mantrę. I teraz zobaczcie, bo tu jest bardzo podobny mechanizm. Ojciec próbuje ją chronić, próbuje ją zabezpieczyć przed jego zdaniem złowrogim światem. Więc tak naprawdę, jeśli popatrzymy na to z perspektywy ojca, to wydaje się, że jego intencje są dobre i słuszne. On chroni swoje dziecko. Ale zobaczcie, co jest przemycane pod spodem. Jednocześnie, chroniąc dziecko, mówi jej: ci wszyscy ludzie, którzy się do ciebie przyklejają, są interesowni. Gdybyś nie była moją córką, w rozumieniu, gdybyś nie była zamożna tak jak ja, to oni by na ciebie nie zwrócili uwagi. Tym samym zobaczcie, jak jest deprecjonowane poczucie własnej wartości u dziecka. Czego dziecko się uczy i co tak naprawdę słyszy, jaki przekaz dostaje. Jesteś bezwartościowy. Gdyby nie twoje pieniądze, nikt by się tobą nie zainteresował. Ludzie się tobą interesują tylko dlatego, że masz kasę. Tylko dlatego, że czegoś chcą. Tylko dlatego, że mają w tym jakiś interes. Tak naprawdę bez kasy jesteś nikim, jesteś zerem. To jest nieodwracalny cios w poczucie wartości dziecka. Mówiąc inaczej, to poczucie wartości nie ma gdzie się ustabilizować. Nie ma się czego czepić, nie ma się czego chwycić. Nie ma jak się obronić. I pamiętam, chyba to był przypadek Jurka, nie jestem pewien. Tam był bardzo podobny model, kiedy ojciec Jurka deprecjonował wartość Jurka przez cały czas, wmawiając mu, że do niczego się nie nadaje, więc Jurek musiał stworzyć jakąś strategię. I strategią Jurka było wprowadzenie do poczucia wartości operatu miejsca. Chyba opowiadałem to właśnie w pierwszym przypadku. I Jurek stworzył następującą ideę. Tutaj, gdzie jestem, czyli w rodzinnym domu, nie ma możliwości uzyskania jakiejkolwiek wartości. Więc jedynym sposobem na to, by zdobyć wartość, jest zmiana lokalizacji. Wartość może istnieć tylko, jeśli będę gdzie indziej. Dlatego Jurek ucieka z domu.
Mówiąc inaczej, kiedy następuje taka deprecjacja poczucia wartości, to my jako małe dzieci musimy znaleźć na to sposób. Czyli musimy znaleźć ideę, jakąś możliwość tego, by sobie skompensować tę wartość, która jest nam odbierana w ten sposób. I Dominik taką ideę znalazł. Ba, on o niej pisze. To jest rzecz, która była takim jego przewodnią siłą, przewodnim sztandarem, który niósł nad głową przez całe swoje dorosłe życie. Wartość jest następująca. Jestem wartościowy wtedy, kiedy będę bardziej sprytny od tych, którzy chcą mnie oszukać. Jeśli oni przychodzą do mnie interesownie, tylko dlatego, że coś ode mnie chcą, to ja się poczuję wartościowy wtedy, kiedy ich przechytrzę, kiedy ja będę sprytniejszy od nich. Ja będę bardziej interesowny, niż oni są do mnie. Jakby wyprzedzę ich interesowność. Czyli mówiąc inaczej, Dominik sam staje się interesowny, niejako w samoobronie, by się zabezpieczyć przed krzywdą, przed doznaniem potwierdzenia tego, przed czym przestrzegali go rodzice. Jesteś bezwartościowy. I on mówi, no to ja im pokażę, że jednak jestem wartościowy, jestem sprytniejszy, moja wartość jest w sprycie. I tę strategię następnie przenosi na dorosłe życie. Ja chyba używałem kiedyś tego przykładu, ale użyję go ponownie. Pamiętacie grę Sims komputerową? Tam sterowaliśmy bohaterem, obserwując tę postać z takim kryształkiem nad głową, z takim markerem, który zaznaczał, że to jest postać w grze, którą gramy. Więc Dominik ma teraz podobnie, znaczy miał do tej 40, o której pisze. Otóż on nie widzi ludzi tak, jak widzimy ich wszyscy, tylko widział ludzi z markerami nad głową, a dokładniej mówiąc z takimi neonami nad głową. Czyli poznawał nową osobę, która nad głową miała neon oszust, potencjalny oszust. Albo poznawał inną nową osobę i pierwsze co widział to zapalony nad jej głową neon uważaj, potencjalny naciągacz czy naciągaczka. Uważaj, ktoś interesowny. Uważaj, to jest ktoś, kto cię będzie chciał wykorzystać. Więc wiecie, to jest trochę tak, jakby ktoś do nas zadzwonił wieczorem, uwaga, do twojego domu zbliża się złodziej, no to zaczynamy być wyczuleni na złodzieja. Oglądamy, co się dzieje za oknami, śledzimy podwórze, śledzimy ulicę, zaglądamy za zasłony, spodziewamy się ataku. I to jest dokładnie system, w którym on żył, on się spodziewał ataku. Więc w samoobronie atakował pierwszy. Czyli ja będę złamasem dla ciebie, by uniemożliwić ci bycie złamasem dla mnie. I to jest strategia, która została z dzieciństwa, która została wypracowana. Ale przychodzi taki moment, w którym Dominik się orientuje, kurczę, to jest nie okej. Ja tak dalej nie chcę żyć. To jest destrukcyjne. Dlaczego? Ponieważ bycie złamasem nie tylko odbiera energię innym ludziom, ale również odbiera energię samemu złamasowi. Mówiąc inaczej, za to się płaci koszt. Najczęstszym kosztem, który trzeba zapłacić za tego typu funkcjonowanie, jest postępujące na starość zgorzknienie. I wiele badań potwierdza, że taki jest efekt takiego złego, wilczego, wrogiego nastawienia do innych ludzi, bo na starość stajemy się ludźmi, którzy wtedy już wszędzie widzą wrogo nastawionych do siebie pobratymców. Tak się nie da żyć. To życie jest destrukcyjne, on nas wykańcza. I przychodzi taki moment, moglibyśmy powiedzieć, w którym ta szala goryczy się przelewa. Dominik postanawia, ja tak więcej nie chcę. I to jest kluczowy moment, który nam jest bardzo potrzebny do tego, by dokonać zmiany. I tutaj posłużymy się akurat w tym przypadku i to, co chcę zaproponować Dominikowi, to jest jedno z narzędzi, które stosujemy w terapii transpersonalnej i którego wykorzystania uczymy w trakcie Akademii Terapii Transpersonalnej. Jedno z wielu, żeby sprawa była jasna. Żeby to narzędzie mogło zostać zastosowane, musimy zastosować pewną sztuczkę, a mianowicie dostrzec w nas, jeśli pracujemy sami z sobą, i to się dzieje tylko na poziomie wyobraźni, dwie różne osobowości. I te osobowości widać.
przypadku Dominika i dlatego postanowiłem zaproponować takie, a nie inne narzędzie. Gdzie je widać? Otóż w tych fragmentach, przeczytajmy raz jeszcze, w których Dominik mówi: nie znoszę siebie, albo odczuwam obrzydzenie, które czuję, kiedy pomyślę o sobie. Przysłuchajmy się tym zdaniom: nie znoszę siebie. I co widzimy? Widzimy, że takie zdanie: ja nie znoszę siebie, czy ja czuję obrzydzenie, kiedy pomyślę o sobie, ma dwa podmioty. I to jest trop, który wykorzystamy do rozwiązania tego przypadku. Jeśli mamy dwa podmioty, to możemy powiedzieć umownie, że oto istnieją w Dominiku dwie osobowości. Pierwsza osobowość to jest ta osobowość, która dostrzega problem. Czyli ta, która na przykład odczuwa wyrzuty sumienia, poczucie winy z tego, że zachowała się kiedyś jak palant, jak złamać i tak dalej. Czyli ta osobowość, która widzi, że coś jest nie tak. I mamy drugą osobowość, to jest ta reprezentowana przez podmiot siebie. Czyli ta, która jest złoczyńcą, ta, która dokonuje tych rzeczy złych, która dokonała tych rzeczy złych, których pierwsza osobowość się wstydzi. Żeby to uprościć, spróbujmy wykorzystać taki model, nazwijmy pierwszą, nie wiem, stróżem prawa, policjantem, a drugą złoczyńcą albo złodziejem. Więc mamy stróża prawa i złoczyńcę. Stróż prawa widzi, że coś jest nie tak, bo się tego wstydzi, bo odczuwa wstyd. To jest bardzo ważna informacja. I mamy złoczyńcę, który kiedyś dokonał tych rzeczy, za które obecnie stróż prawa się wstydzi. Jeśli zgadzamy się, że możemy popatrzeć na siebie w ten sposób, z poziomu dwóch osobowości, tej, która wie, że pewne zachowania są nie okej, i tej, która zachowała się nie okej, to możemy teraz wykorzystać pewną transpersonalną sztuczkę polegającą na tym, że naprawimy zachowania osobowości złoczyńcy, wykorzystując do tego osobowość stróża prawa. Żeby to zrobić, musimy najpierw zdefiniować złoczyńcę. I oczywiście złoczyńca, czyli tą osobowość, która będzie do poprawy, najłatwiej nam i najprościej jest zrobić w takim właśnie uproszczonym modelu złożonym z czterech komponentów, które nam pozwolą zobaczyć, jak ta osobowość w Dominiku się dawniej zachowywała, żeby móc ją rozpoznawać, kiedy na przykład jeszcze dzisiaj będzie chciała wychylić głowę i coś zmajstrować, czego później stróż prawa będzie się znowu musiał wstydzić i czego stróż prawa tak naprawdę obecnie się lęka, bo nie chce, żeby to wróciło. Te cztery komponenty tej osobowości to myśli, emocje, komunikaty i zachowania. I teraz Dominik, do ciebie. Co możesz zrobić w tej sytuacji? Stwórz cztery listy, tak, by w każdej było co najmniej 7 punktów. Już pewnie pamiętacie i wiecie, dlaczego akurat 7, bo chcemy znaleźć wzorzec, a nie tylko konkretne punkty, więc musimy nauczyć umysł Dominika również rozpoznawania wzorca. Więc tworzysz najpierw listę myśli. Jakie konkretne myśli związane są z tą osobowością złoczyńcy? Czyli jakie myśli pojawiają się w głowie, które gdyby nie jego obecność, to by się nie pojawiły. Czyli szukamy takich myśli, których autorem jest ta osobowość, którą chcemy namierzyć. Następnie robimy listę 7 emocji związanych z egzystencją i działalnością, aktywnością tej osobowości. Następnie 7 najczęstszych komunikatów, czyli takich zdań, które ta osobowość wypowiada twoimi, Dominik, ustami do innych osób na głos. I na końcu tworzymy listę 7 najczęstszych zachowań, które opisują tę osobowość. Czyli gdyby nie ta osobowość złoczyńcy, to byś się tak nie zachował. Kiedy masz te 28 punktów, masz zdefiniowaną osobowość złoczyńcy, przechodzimy do osobowości stróża prawa. Teraz tworzysz listę, ale już nie komponentów, tylko atrybutów. Od niej zaczynamy. Atrybuty to inaczej właściwości osobowości stróża prawa. Masz już w sobie, już o tym powiedziałeś, osobowość, która dostrzega, gdzie jest problem, i osobowość, która wstydzi się za wcześniejsze działania osobowości złoczyńcy, a zatem wie, co jest powodem do wstydu, jak się nie zachowywać. I tutaj skorzystamy z czterech atrybutów. Atrybut pierwszy to wartości. Stwórz listę 7 najbardziej istotnych rzeczy wartościujących istnienie stróża prawa.
co jest dla niego wartością, według jakich wartości powinien żyć, jakie wartości podzielać, co jest najważniejsze, w co wierzy ta osobowość, co wyznaje ta osobowość, czym się kieruje ta osobowość. Kiedy ta lista będzie stworzona, 7 punktów, przechodzisz do listy drugiego atrybutu, którym są potrzeby. I tutaj spisujesz, po co ci jest ta osobowość, jakie potrzeby ona ma zrealizować. Jakie potrzeby realizuje twój stróż prawa? Na przykład potrzeba bycia prawym, potrzeba bycia uczciwym, potrzeba poczucia się z sobą dobrze, poczucia spełnienia w swoim życiu. To oczywiście potrzeby, które ja ci podpowiadam. Proszę, nie sugeruj się tym, bo musisz stworzyć własne. One są najważniejsze, a nie te, na które mógłbyś zapisać na skutek moich sugestii. Trzeci atrybut to obowiązki. Do czego zobowiązuje cię posiadanie osobowości stróża prawa? Jakie obowiązki wynikają z tej osobowości? To się może nawzajem przenikać, na przykład obowiązek bycia prawym jest jednocześnie potrzebą. Nie szkodzi, ale ważne, żeby to spisać. Do czego cię zobowiązuje ta osobowość? Na przykład do tego, żeby zawsze wobec wszystkich zachować się fair, żeby być uczciwym w stosunku do innych ludzi, żeby oceniać ich sprawiedliwie, żeby być empatycznym, ale również asertywnym i tak dalej, i tak dalej. I ostatni atrybut to nagrody. Wszystkie osobowości w modelu transpersonalnym otrzymują za swoje istnienie i swoją aktywność jakąś nagrodę. Mimo że zrazu tego nie widzimy, nie potrafimy tego dostrzec, to zawsze jest jakaś nagroda. Co jest nagrodą dla tej osobowości? Czym jest nagradzana osobowość stróża prawa za to, że jest prawa, za to, że posługuje się swoimi wartościami i w nie wierzy, i je wypełnia, że realizuje twoje potrzeby, te potrzeby, które na nią nałożyłeś, że realizuje swoje obowiązki. Co dostaje w zamian? Jaka jest nagroda? Jak spiszesz te wszystkie 4 listy każdego z atrybutów, czyli wartości, potrzeby, obowiązki, nagrody, to w kolejnym kroku, zostając przy osobowości stróża prawa, tworzysz listę komponentów dla stróża prawa wynikających z atrybutów. Czyli tworzysz listę myśli, emocji, komunikatów i zachowań, czyli w jaki sposób stróż prawa powinien myśleć, jakimi emocjami powinna ta osobowość być obsługiwana, w jaki sposób ona się powinna komunikować na zewnątrz oraz jak się powinna zachowywać, by było to zgodne z wcześniej spisanymi atrybutami. I w ten sposób oto powstają 3 listy po minimum 28 punktów każda. Sporo tego. Masz listę komponentów złoczyńcy, listę atrybutów stróża prawa i listę komponentów stróża prawa. Pierwsza lista mówi, jak nie myśleć, jakie emocje są nieadekwatne do twojego nowego ja, jak się nie komunikować, jak się nie zachowywać. Trzecia lista mówi, jak myśleć, jakie emocje powinny się pojawić w wachlarzu obsługi tej osobowości, jak się komunikować i jak się zachowywać. I teraz pewnie się już wielu z was zorientowało, co właśnie zrobiliśmy. My stworzyliśmy, czy Dominik tworzy w ten sposób listę, którą możemy nazwać instrukcją obsługi siebie. Takim wewnętrznym kodeksem piratów, który jest sugestiami, wskazówkami, jak żyć, kim być. I po co to robimy? Po to, żeby za każdym razem, kiedy w systemie pojawi się na przykład wstyd za to, co się kiedyś stało, to reakcją Dominika nie ma być to, by się zadręczać, by się samobiczować, by się użalać nad sobą, tylko by zobaczyć tę przestrzeń informacyjną wynikającą ze wstydu. Skoro się za to wstydzę, to wiem, że tak się już nie zachowam. A jak się mam zachować? Mam nowy kodeks zachowania. Wystarczy się go trzymać. Jeśli się go będę trzymał, jeśli dowolną ochotę na dowolne zachowanie, dowolny komunikat, dowolną myśl, dowolną emocję skonfrontuję ze swoją instrukcją obsługi siebie, ze swoim kodeksem,
to tam się okaże, czy to jest okej, czy to jest nie okej. Ja mam coś, czego się mogę teraz trzymać. Po co to robimy? Żeby wykorzystać bardzo prostą sztuczkę, my chcemy zmienić dominantę, czyli sprawić, by osobowość złoczyńcy trwale przestała dominować w systemie i by w kontekście dominacji systemem, zarządzania systemem, jej dotychczasową aktywność przejęła osobowość stróża prawa. Czyli mówiąc inaczej, by dla umysłu Dominika nowa instrukcja obsługi siebie była nadrzędna w stosunku do starej instrukcji obsługi siebie. Już. I tyle. I wystarczy to wdrożyć w życie. Oczywiście mówiąc już i tyle, jestem w pełni świadomy, jak trudna to jest robota. Ile konsekwencji, uwagi, takiego samozaparcia i pracy trzeba w to włożyć oraz energii i czasu, by to wprowadzić w życie. Ale to jest możliwe. Trzeba zmienić dominantę. I wtedy te wszystkie lęki, które ci pewnie towarzyszą, bo tak to z tego maila czytam, lęki o to, czy ja znowu się kiedyś nie zapomnę, nie zachowam w sposób taki, by samemu siebie nazywać słowem na H, nie powróciło i nie powtórzyło się. One się zmniejszą i z czasem będą coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze, aż w końcu system zostanie całkowicie przejęty przez tą nową wersję ciebie, która... To nie jest tak, że ona zapomni o przeszłości. To nie jest tak, że w ten magiczny sposób sprawimy, że przeszłość nie będzie istniała. Że, nie wiem, wrócimy za pomocą wehikułu czasu i to wszystko wymarzymy, co tam się stało. Tego się nie da wymazać. Krzyw, które zostały wyrządzone, nie da się najprawdopodobniej zapomnieć. Jeśli jesteś w stanie w jakiś sposób te krzywdy wyrównać, zadośćuczynić, to się nie wahaj, to należy zrobić. Ale z drugiej strony miejmy też świadomość, że nie wszystkie krzywdy da się naprawić, wyrównać, zadośćuczynić. Trzeba z tym żyć, trzeba to zaakceptować. I ta akceptacja powinna wyglądać w ten sposób: wiem, co jest złe, czego w moim życiu więcej nie chcę i wiem, w jaki sposób więcej się nie mogę zachować. Nie chcę się zachować. Jestem nowym człowiekiem. No i ktoś powie, no dobra, no i co z tym zrobić dalej? Teraz Dominik się zmienia i jak wykorzystać te przemiany? Poprowadź innych. Pokaż innym, że da się wyjść z tego typu opresji. Podziel się swoją historią i podziel się tym, by inni również mogli dokonać zmiany. To najlepsze, co możemy zrobić, by nadać sens temu wszystkiemu i by ten sens mógł się rozprzestrzeniać po świecie dalej. Drogi Dominiku, ja i kilka tysięcy osób, bo zazwyczaj odcinki przypadków ogląda kilka tysięcy osób, trzymamy kciuki za to, żebyś sobie z tym poradził i żebyś stał się zupełnie nową osobą, która zamiast pogrążać się w żalu za tym, co się stało i w takim poczuciu tego, że siebie nienawidzisz, że siebie nie lubisz, że czujesz do siebie obrzydzenie, byś stał się kimś nowym, który nie popiera tego, co się stało, nie jest z tego dumny i zadowolony, ale czerpie z tego olbrzymią lekcję. I dzięki temu potrafi się zmienić. Trzymamy kciuki. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.